Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przesyłeczka od mojego widza Nightpurera, za co serdecznie dziękuję, tak, za użyczenie sprzętów do przeglądu i do naprawy. Dzisiaj wreszcie zaczynamy tą paczuszkę, bo trochę przestój był, ale udało się dostać. I pierwszym naszym sprzętem do naprawy będzie wieża XRM35. Tak, miała przyjechać z głośnikiem albo z głośnikami, przyjechała sama. Ale to nic, bo będziemy podłączać do moich głośników, myślę. No i dobra, na razie bez głośników test, zobaczymy czy w ogóle działa. Uruchamia się demo, tak, czyli coś tu żyje. Dobra, takiej wieży powiem Wam jeszcze nie widziałem. Tej firmy. Dobra, zobaczmy jak z magnetofonem, bo ponoć ciągnie, ma auto reverse, tak, ciągnie, ale podobno czasami się zdarza, że się zatnie albo poślizgnie. O, widzicie, w ogóle nie przewija w jedną. W drugą też próbuję, ale nie przewija, jak widzicie, coś dyga na liczniku. Dobra, odtwarza coś tam w jedną stronę. Drugą też coś odtwarza, ale tak jak mówię, zdarza się podobno, że na cięższych taśmach wciąga. Dobra, to zrobimy tak. Tu jest auto reverse. Będę Wam pokazywał, bo głowica fajnie się ustawia. Chyba mieliśmy jedną taką wieżę z auto reversem. Dobra, patrzę, potencjometr świruje, jak widzicie, ja nim kręcę, on dodaje, odejmuje, nie wie tak naprawdę, co ma zrobić. Jak się powolnie kręci, też widać, że on skacze po prostu jak małpa na drucie. Tak, to do czyszczenia, magnetofon do serwisu, klawisze widzę jeszcze pykają elegancko. Tu czasami jest jakiś problem tylko, radio stroi. Anteny nie ma, tak, zaraz zobaczymy. O, musiałby być kawałek drutu, żeby cokolwiek złapała. Dajmy 90. Ja myślę, że będzie łapało, ale o tym później. Dobra, ACD, wysuwa się klapka, tak, a czy czyta nam jakieś płyty, zobaczmy. Podobno czytać czyta, ale czasem zdarza się, że się zatnie. Słychać, że... Myśli, o, ale wymyślił. Dobra, długo czyta, trzeba będzie go skórzu wyczyścić. Dobra, chodzi i podobno zdarza się, że... O, widzicie, przeskakuje na porysowanych płytach, już nawet zaczął przeskakiwać, więc to będzie do zrobienia. I zdarza się, słuchajcie, z tego co wiem, że pochrypuje, tak? Chrypi wzmacniacz i to jest do sprawdzenia, czy to wina głośników, które są podłączone do tej wieży, czy po prostu... To jest wina wzmacniacza, to sprawdzimy, czy jakichś komponentów innych współpracujących. Dobra, wreszcie na moim kanale od dłuższego czasu jakaś wieżyczka się trafiła. Tak, bo albo boomboxy, albo ekspresy do kawy i tym podobne rzeczy. Dobra, jak się ją teraz otwiera? Muszę sobie popatrzeć. Będziemy kręcić każdą śrubę, myślę, po kolei. Tak, ta wieża podobno przeżyła bardzo dużo, bo ona jest wieżą tak zwaną letnio-plenerowo-imprezową, tak, i wszystkie, z tego co mi mówił mój szanowny znajomy widz, wszystkie zjawiska pogodowe ta wieża przechodzi w altanie działkowej, więc jakby to powiedzieć, możemy się tutaj wszystkiego spodziewać. Miejmy nadzieję, że nie żadnych pełzających stworków, tylko kurzu. Dobra, wykręcamy, tak rozkręcamy i już patrzymy, co jej dolega, co ją boli.
Magnetofon pewnie pasek, tak, albo paski, nie wiem jak to tutaj, zapewne paski 2. No i reszta to wiadomo, lecimy tak jak zwykle, czyli kompakt, laser do przeczyszczenia, na początek do przesmarowania prowadnicy, bo to wiadomo, w tylu latach, tym bardziej, że ona podobno nie była serwisowana, więc przyda się jej takie spa. Dobra, i odkręcamy i zobaczymy jak to wychodzi. I zobaczcie, i tak naprawdę cała wieża, tak, kryje się w tym pudle. O, mamy dwie połówki, tak, w jednej połówce jest transformator, w drugiej połówce jest cała reszta, tak, i teraz sobie odepniemy zasilanie, hop, tak, i tu w budzie zostaje transformator, tak, który trzeba stąd wyjąć, o, a cała reszta pozostaje do naszej dyspozycji tak zwanej, bo transformatorem się zajmować chwilowo nie musimy, więc bierzemy sobie na warsztat całą resztę i myślę, że o, KSS-213F nazwij to, tak, laser z daszkiem, telefon już naszykowałem na zdjęcia, tak, i teraz myślę, że zajmiemy się, zaczniemy chyba od magnetofonu, tak patrzę powierzchownie, nie widzę, żeby coś było uszkodzone czy nadpalone. I zobaczcie, parę śrubek i zeszła nam końcówka mocy. Tak, cała zakurzona, cała w kurzu, razem z tunerem. O, tak to wygląda. Będzie to odkurzyć. I tak, i to mamy pierwsze i mamy dostęp do magnetofonu, czyli drugie. Tak, i ten magnetofon już poodkręcałem. Została nam tylko jedna śruba. Trzeba będzie go wyjąć, wyczyścić i, no i tyle generalnie, i wymienić paski, to pierwsza taka sprawa. Dobra, a pasek, czekajcie, tu się coś, aha, taśma się kryje, dobra, tu taśma przewodowa, w sumie dobry pomysł, takie dobre rozwiązanie, a nie jakieś tam taśmy plastikowe. Dobra, i mamy mechanizm magnetofonu na stole. Zobaczcie, jak fajnie ta głowica się specyficznie bokiem ustawia. Tak, co prawda w Technicsach chyba jest tak samo, ale ona tutaj stawia nie tak pod skosem, tylko tak idealnie postawiona jest. Dobra, demontujemy paseczki. Tak, ten jeszcze dobry, w miarę. Ale i tak do wymiany. Tak, odkręcamy silnik. Tu na szczęście po wierzchu te śruby, a nie na zewnątrz, a nie wewnątrz. Tak jak R11, R21. Dobra, odkręcamy dwie śruby. Okay. I demontujemy pasek. Tak, tak samo, ten już pasek sporciały. Zobaczcie, jaki luz ma. Przytrzymuje ośkę palcem. O, i ona się, ona stoi dęba po prostu. Dobra, ten sporciały pasek do wijania. On jest tak giętki, że gumka recepturka w tej chwili już. To nie pływało, to naprawdę. Dobra, i to wszystko trzeba przetrzeć z kurzu, tak, wytrzemy to wszystko z warstwy kurzu ze starego smaru. Dobra, moi drodzy, witam was o poranku, tak, mechanizm będę ogarniał sobie magnetofonu wieczorem, a teraz wpadłem na pomysł, jako że mnie trochę czas goni, inne priorytety, tak, to sobie wezmę i przeczyszczę
encoder, bo to na szybko się da zrobić. Dobra, patrzcie, procesor Sanio. Nawet nie wiedziałem, że ta firma wrzucała do tych wieżyczek swoje elementy. Dobra, ciach. A nie wiem, jak w tych dużych trzypłytowych, jakie były te procesory. Dobra, wyciągamy pokrętełka. Tylko jakoś trzeba to pokrętełko delikatnie podważyć. O, wychodź. O, dobra, wyszło. Tak, sztuka jedna i teraz lecimy z drugą sztuką delikatnie. Dobra, słuchajcie, płyta wyjęta. Tak, oczywiście, jak ja to się zawsze śmieję, nie obyło się bez ofiar, bo palec dostał, ale to nic. Dobra, czas rozlutować te piny. Tak, multijog zostawimy najpewniej, bo on raczej nie jest, nie sprawia problemów, tylko encoder głośności jest do roboty. Dobra. I mamy rozebrany, mamy już encoder, tak, pora go rozebrać. Otwieramy go jak potencjometr, tak. Ciach, ciach. I go sobie ładnie wyczyścimy, zregenerujemy. Hop, hop. Dobra. To też może, słuchajcie, być powód, że ten encoder, znaczy, że ta wieża tam pochrypuje, może delikatnie coś trzeszczy, bo jak coś tutaj nie trybi, wiadomo, jak to z potencjometrami bywa. Dobra, zdejmujemy. Rozbieramy. Hopa. I patrzcie, i mamy nieotwierany śmietnik przez wieki. Ja raz sobie wezmę, słuchajcie, o, jeszcze to wyjmę. Dobra, wezmę sobie wacik i ładnie to umyję wszystko. Dobra, moi drodzy, izopropanolem przeczyściłem i teraz tak, weźmiemy sobie kontaktem delikatnie, te blaszki przemyjemy, tak, blaszki stykowe. I zaraz jeszcze tarczkę encodera wyczyścimy. Zobaczcie, troszkę bałaganu jest, ale nie tak jak już jak było, że ta tarcza była cała czarna chociażby. I teraz tak, odrobina smaru, tak, smaru odrobina, gdzie ja mam smar? Miałem taki lejący, ale gdzieś on mi wsiął. Dobra, i teraz tak, smarujemy wnętrze encodera, tak, dobra, wkładam, hop, tarczkę, tak. Dobra, to trochę go rozruszam. I teraz zakładamy to. Tak, ładnie wchodzi. I zobaczcie, możecie zobaczyć, jak to działa. I zaraz założymy plecki. I złożymy go w całość. I teraz tak, pora na plecki. Tak. I zamykamy. Ciach, ciach. Tu na szczęście duże te blaszki, więc można je palcem podopychać. Tak, a później je po prostu ścisnąć tym kombinarkami. O. Tak. Patrzcie, ale powiem wam, że tyle starego smaru i brudu tu było, że to aż szok. No, ale jak nikt go wcześniej nie regenerował, no to takie efekty mamy. Dobra,
Patrzcie, kręci się ładnie. Zobaczymy, czy będzie regulować. Mam nadzieję. I zaraz go będziemy lutować do płyty. Dobra, encoder włożony w płytę. Możemy go przylutować. Widzicie, jaka szybka regeneracja. Zobaczymy, czy przyniesie efekty. Powinno. Powiem wam, że w wieżach moich, w których regenerowałem encodery, te encodery działają do dziś dzień, więc raczej powinno to wszystko śmigać bez problemu. Co do switchy, widzę, że jeszcze w miarę chodzą, więc nie wiem, czy będziemy je tu robić. Wkładamy płytę główną na miejsce. Tak, tu proszę, tu sensor pilota jest też. Ja myślałem, że to gniazdo słuchawkowe, ale jak widać się pomyliłem. Dobra. Ciach. I teraz tak. Przykręcamy śruby i gałki enkodera i gałki enkoderów, tak? Tamten enkoder jeden był tak, słuchajcie, przyczepiony od kurzu, przyklejony do gałki. Trzeba było go delikatnie, tam gałkę delikatnie podważyć, z drugiej strony delikatnie pociągnąć, tak, żeby to nam wyszło, ale się udało, jak widzieliście. Dobra, skręcamy płytkę, tak, i słuchajcie, ten temat mamy zrobiony i wieczorem będziemy mogli się zabrać za mechanizm. Paski w miarę dobrałem, tak, z moich zapasów, ja to mówię poserwisowych, bo od kogoś tam kupiłem zapasy pozortowe tak zwane. Ale zobaczymy, czy one pływać będą, czy nie będą. Zobaczymy, jakie te paski będą do wieży. Dobra, więc płytka zrobiona, a my widzimy się wieczorem. Dobra, moi drodzy, to tak, bierzemy się za smarowanie kaseciaka. Tak. Jak widzicie, kapstany wyjąłem. Tak, bo będzie prościej nam te elementy smarować tutaj. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, przeczyszczenie lekkie. Kapstanów od razu. Tak. One nie są jakieś bardzo zabrudzone. Nawet nie widać. Ale izopropanolem warto przeczyścić. Dobra, to jest jeden. I teraz jeszcze drugi. Tak, i będziemy je montować. Zaraz wam pokażę, na jakiej zasadzie jest to zamontowane i założone tutaj. Zobaczcie, jak mamy mechanizm, to tak, to tu w te trzpienie, tak, wchodzą kapstany. Tylko pytanie, które... O, dobra, ten wszedł sobie na klik. Tak. I ten, jak podsmarujemy zębatkę, to też sobie wejdzie, słuchajcie, na klik. Tak. Odsmaruję zębatkę i zarzucamy gościa tu. Dobra, i teraz to nie jest takie łatwe, bo one stąd by mogły wylecieć. Więc jak w każdym mechanizmie praktycznie przystało poza AR1, AR2 i AR300 są takie zawleczki mocujące. Dobra, moi drodzy, zablokowane oba kapstany. Tak, to teraz przewracamy na drugą stronę i montujemy nowe paseczki. Tak, zobaczymy, jak one się będą sprawować. Jak będzie dobrze, to je zostawimy, jak nie będzie dobrze, to wybierzemy jakieś inne, dobierzemy, tak,
To powinno być okej, mam nadzieję. Dobra, trzeba przeciągnąć to koło, jest tu takie wielkie, że trzeba przeciągnąć te paski jakoś sposobem. No, wchodzisz, nie wchodzisz. O, dobra, weszło. Aha, ale płytka wypadła. Dobra. Ciach. Dobra, już płytka siedzi na miejscu i pasek, o widzicie, już ładnie kręci, nie ma luzów. Trzyma się bardzo ładnie i zaraz założymy pasek silnika. Dobra, i mamy dopasowany mniejszy pasek na silnik. Tak, ciekawe to w sumie, bo tu nie ma dwóch kieszeni i nie ma high speed dubbing. Nie wiem dlaczego to są... Nie wiem dlaczego tutaj jest coś takiego, że ten silnik ma jakby wyprowadzenia na high speed i na slow. Tak, może dlatego, że regulacja jest tu osobno na płytce. Jest to możliwe. Aczkolwiek jeżeli ktoś wie więcej, to niech da znać. O, i zobaczcie, przeszło standardowo. Tak, i już nam się to ładnie trzyma, już nam się to kręci. Ładnie. Tak, i tu trzeba zaraz dwie śruby wkręcić na przysilniku, na obejmie. I będzie nam to ładnie tutaj się trzymać. Dobra, to teraz tak, jedziemy z czyszczeniem rolek i głowicy. Tak, tu już sprężyny przesmarowałem. I prowadnicę. Tak, a teraz czyścimy rolki i głowicę, bo kapstany już żeśmy wyczyścili. Zobaczcie, tak jak mówiłem, popatrzcie jak ta głowica się ustawia. Widzicie w jakiej pozycji? Ona się ustawia lekko na skos, ale tak bardziej pionowo. Dobra, cały komplet, tak, łącznie z głowicami mamy już przeczyszczony. Tu paseczki ładnie założone. I teraz słuchajcie, tak, jak już mamy wszystko wyczyszczone, to możemy włożyć w obudowę. Tak, wkładamy w obudowę. To pytanie, czy... Aha, to trzeba podnieść, tak, i wsadzić jakoś w ten sposób, o, żeby to sobie tutaj osiadło ładnie. Ok, i ostatnia rzecz tego mechanizmu, podłączamy wtyczkę. Dobra, tu się trzyma, tu jest ok. I mamy, słuchajcie, płytę czołową razem z magnetofonem już puszczoną. Tak, o, jak widzicie, ładnie wyczyszczony, nasmarowany. To zupełnie inna logika niż to, co było. Tu trzeba będzie podczyścić, jeżeli się uda. Tu ktoś coś przekleił. Dobra, a my się bierzemy za teraz za kompakt. I tak, na pewno odkręcamy te śrubki dwie. Widzicie, tu jest taki śrubokręt, a ja muszę odkopać jakiś taki krzyżak, który nam to odkręci. Może ten. O. Idealnie. Dobra, i dostajemy się. Mechanizm podstawowy, taki tradycyjny. Tak, jak widzicie. Daszek na płytę, daszek, tak, i laser z klapką. I teraz pytanie za 100 punktów, a nawet i za 250. Jak go opuścić, ten mechanizm, jak opuścić, żeby pasek zszedł na dół? Znaczy, żeby laser zszedł na dół. A, widzicie? O, tutaj jest takie cięgno. O, i to cięgno podnosi i opuszcza naszą głowicę laserową. O, jak wcisnę to cięgno, hop, widzicie, to zwolniłem mechanizm i klapka już nam ładnie chodzi.
Tak, i to będzie wszystko tu do przeczyszczenia i pasek będzie do wymiany. Już go zdejmuję od razu. Tak. Dobra, moi drodzy, bierzemy się za smarowanie mechanizmu. Tak. Ja już tu zębatki, co po niektóre przetarłem, tak, przesmarowałem. Jak widzicie, tu prowadnice, suwnice też już. Tak, podniesiemy sobie mechanikę do góry, to tu też trochę damy tego smaru. O, i zaraz będziemy smarować mechanizm lasera. Tak, tu te prowadnice, suwnice warto przejechać trochę smarem. Tak, teraz tak, tu gdzie był smar, w tym miejscu trzeba go nałożyć. Też. Tu na tą krańcówkę, bo on tu też był. Tak. Tu chowamy kółko zębate. Dobra. Trochę też je przesmarujemy. I słuchajcie, będziemy sobie za chwilę montować szufladę. Tylko szufladę też trzeba będzie przesmarować. Tak, ale na razie jeszcze przesmarujmy zębatkę od i od spodu też zębatkę smarujemy, tak. O, jeszcze w kieszeni, zaraz w tej szufladzie na płyty też się przesmaruje, tak, i od razu szufladę będzie można zamontować. Ok. Dobra, to tu przesmarowane, tak, te zębatki były przeczyszczone przeze mnie wcześniej. Już robiłem to poza kamerami, tak, bo czyszczenie to tam wiadomo. Ok, i teraz bierzemy sobie szufladę, zanim oczko lasera przeczyścimy. I w szufladzie też tutaj trzeba smaru nałożyć, tak, co prawda widać jeszcze pozostałości tego starego smaru, ale to są już naprawdę tylko pozostałości, bo no nie byłem w stanie tego zmyć. Przyschnięte delikatnie, już nie chciałem tego drapać i szorować. Dobra, i tak, pasek założony, tak, to teraz wsuwamy na miejsce szufladę. Jak widzicie, ładnie tutaj weszła ta szuflada. Tak, trochę ociera o talerzyk, widzę. O tym nic, trzeba talerzyk cofnąć. O, pyk. Ok, i skręcamy na dwie śruby po bokach. Jeszcze przytrzemy skórzu. Będzie w ogóle bajka. Dobra, i teraz tak. Laser trzeba odsunąć, tak, bo o, tak, żeby nam się daszek odsunął. Dobra, i go przetrzemy delikatnie. Tak, i za chwilę będziemy zakładać daszek ten z czepkiem na płytę, tak, z grzybkiem, i będziemy zakładać mechanizm. Dobra, cofamy laser do przodu, do tyłu, o, zobaczcie, żeby nam się zamknął, tak, w sumie jest ta osłona, ale powiem wam, że ta osłona to, te osłony to niewiele dają, bo to i tak się gdzieś kurzy i tak, dobra, ciach i zamykamy na dwie śruby, tak, i odtwarzacz CD mamy zarabiane. Wierzch obudowy przetarłem z kurzu. I teraz tak, zakładamy to, tak, i teraz przykręcamy ten cały odtwarzacz na śruby. Dobra,
Okej. I zaraz będziemy, słuchajcie, tą obudowę, wkładać to wszystko w obudowę. Dobra, słuchajcie, no i teraz tak, mamy już kompakt złożony, tak, to teraz zakładamy tutaj na te połączki, tak, bo to trzeba założyć tutaj na te trzonki i trzeba to przykręcić teraz wszystko ze sobą, tak. Ładnie nam weszło. O, to skręcamy i z drugiej strony trzeba zrobić dokładnie ten sam myk. I zaraz się chyba weźmiemy przy okazji, jak będę odkurzał u siebie komnatę moją, to odkurzymy płytę główną. Dobra, słuchajcie, odkurzałem sobie, jak widzieliście, ale przy odkurzaniu znalazłem jedną rzecz, która mnie zaniepokoiła. I chyba już odkryłem, dlaczego ta wieża, wedle relacji mojego widza, dlaczego ta wieża chrypi czasami, jak głośniej gra. Zobaczcie, pierwszy kądek, drugi kądek. Trzeci kądek. Widzicie? Wszystkie te trzy kondensatory są wybite. Mają taką kopułkę podniesioną. Nie wklęsłą, tylko jest wypukła. No i najprawdopodobniej przez to jest styrany ten wzmacniacz. Tak, tu się odkurzy jeszcze, tylko muszę sobie pędzelek wziąć. No i generalnie trzeba będzie te kondensatory wymienić. To są 46 mikrofarada bodajże, zaraz jeszcze sprawdzę. Tak, ale przez to prawdopodobnie nie gra to tak, jak być powinno. Ajajaj, powiem wam, że myślałem, że już to teraz skończę, a jednak się okazało, że wieża robi mi problemy. Dobra, słuchajcie, i tak, bierzemy się za wymianę tych wybrzuszonych kondensatorów, tak, bo nie będziemy tej wieży trzymać tutaj wieki, bo jeszcze inne sprzęty z paczki są. Tak, będziemy zaraz tu lutować. Dobra, i teraz będzie trzeba ją poskładać. Jeszcze odkurzymy tę płytkę skórzu trochę. Poskładamy, zobaczymy, jak to nam będzie działało. Ok, tu trzeba uważać, bo to są te elementy SMD, tak, żeby tego nie powyginać, nie potopić. Dobra, i tu w środku też jest jeszcze nóżka, jak widzicie, musiałem odkręcić radiator, o tym wspominałem. Dobra, wymienione. I teraz jeszcze zrobimy taki myk, weźmiemy, poprawimy lutowania na gniazdach, tak, na słuchawkowym, na złączach głośnikowych, bo widzę, że te są spękane, te przy tunerze radiowym jest spękany lut, tak, żeby już to działało w miarę. Ta wieża podobno sporo przeżyła, więc fajnie by było to wszystko poprawiać już, póki ta płyta jest na wierzchu, niż żeby ta wieża później wracała 50 razy. Dobra, i tu z drugiej strony na gniazdach głośnikowych, na tunerze, tak, to wszystko trzeba przelutować, bo te luty to są tutaj tak tandetnie ogarnięte. Nie wiem, czy ktoś już w tym grzebał wcześniej, czy o co chodzi, ale jest tutaj zrobiona. Dobra, i słuchajcie, jako że kupiłem jeden kondensator, tak zwany nad wyraz, w sumie dobrze, to jeszcze wymienimy sobie tą jedną sztukę,
Tak, też 47 mikrofarada. U mnie się ten kondensator wydał taki dość podejrzany. Tak, i dlatego chcę go tu wymienić. Tu jak widzicie mój mini odkurzacz. Tak jest, bo jeszcze tam go odkurzałem przy tranzystorach. I teraz sobie jeszcze przelutujemy, tu trzeba będzie uciąć, ale sobie przelutujemy te tranzystory jeszcze, żeby protekcja nie łapała w razie czego. Dobra, moi drodzy, zakładamy radiator, tak, pasty na razie zmieniać nie musimy, bo dobrze działał, więc nie ma co go tutaj ogarniać w ten sposób. Poza tym pasta jest świeża w miarę, nie jest skawalona, bo sobie sprawdziłem. Dobra, i zaraz będziemy tu skręcać na śruby od środka. Prosto nie będzie, a miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, słuchajcie, to tak, przykręcone, kurz odkurzony w miarę i teraz musimy to wszystko poskładać. Najgorsze chyba. Trzeba wszystko wpasować i spasować. Jak na razie tak, tasiemki tu. Trzeba uważać na tą wtyczkę czarną, bo te wtyczki uwielbiają płatać figle, tak więc trzeba ją umieścić tak, jak być powinno. Dobra, słuchajcie, taśma założona, tak, podpięte pozostałe tasiemki. Dobra, teraz tak, skręcamy na śruby plastiki mocujące. Okej, żeby się to wszystko razem jakoś trzymało. Tu jeszcze śrubkę trzeba jedną wkręcić. Okej, i zaraz będziemy sobie zakładać obudowę z zasilaczem. Może ją jeszcze też z kurzu szybko ogarnę. Dobra, i tu jeszcze jedna śrubka jest na dole. To chyba wam nie pokazywałem, jak to się tu łączy. Długo się zastanawiałem, gdzie jedna z taśm leci. A nie, tu nie ma śrubki. Długo się zastanawiałem, gdzie ta taśma leci, ale doszedłem drogą dedukcji, że tu do tej płytki, tak? Bo ta płytka jest od CD, ale też odpowiada, widzę, że za panel czołowy, więc, więc tak to wygląda. Dobra, tu śruba widzę, że nie wchodzi? No, powinno, że tak. Kochani moi, wsuwamy budę, tak, na miejsce. Tak. Okej. No, się otwiera ciągle ta kieszeń na te kasety. Dobra. I tu trzeba... Trzeba trochę lekko unieść do góry. O, i powinno nam to wejść. O, weszło. Tylko zobaczymy, jak z taśmą połączeniową między płytą a magnetofonem i tak dalej, bo może nie łączyć, ale zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, no i co, sprawdzamy, czy to chodzi. Jeszcze bez głośników, ale może się chociaż załączy. Jest, słuchajcie. Mamy demo, czyli wtyczki chyba spasowane dobrze. Dobra, włączmy, sprawdźmy. Tak, zacznijmy od kasety. O, przewija od razu. Patrzcie. Drugą też przewija. Tutaj. O, teraz. Dobra, w jedną stronę nawija kasetę. Drugą też nawija. Coś słychać, że coś jeszcze stuka, ale to mechanizm musi się rozruszać. Dobra, to chodzi. Jak tam z enkoderem? No pięknie. Patrzcie, reguluje głośność tak, jak ma być. Małymi potknięciami, ale jak się go wolno rusza, to idzie.
Dobra, a jak kompakt? Szufladka się ładnie wysuwa. Tak, zobaczmy, jak z płytami. Mam tu jakąś płytę. Dobra, CD. I tak jak, słuchajcie, myślałem, moi drodzy, KSS 213F niestety dokonał żywota. Tak, po wyczyszczeniu przestał czytać płyty. Dziwne, powiem wam. Ale nic straconego. Znalazłem u siebie w szafie laser, który kupiłem kiedyś tam za jakieś grosze, już nie pamiętam. Tak, do wieży R11. Też KSS, ale chyba odpowiednik, zamiennik, coś takiego. I ja się nim długo nie nacieszyłem, bo wieża to było do R21, przepraszam was. Ja się nim długo nie nacieszyłem, bo ta wieża się zepsuła już tam bezpowrotnie. I generalnie jak R11 dostałem, no to tam był laser sprawny, więc ten poszedł do szafy. No i zobaczcie, przełożyłem laser. I zobaczymy, czy to dało jakieś efekty. Tak. Włączamy kompakt. Tak, zakładamy. Zakładamy daszek. Sprawdzimy, czy to nam coś przeczyta. Hejcie, jak ten daszek tu wsadzić teraz, bo go wyjąłem, a no i tu, o, dobra. I zobaczymy, czy nam przeczyta płytę. Ach, zobaczymy. Patrzcie, rusza. Rusza i na wyświetlaczu mamy ilość utworów. Tak, i ładnie nam przesuwa. Prawda, widzicie tylko jak płyta się kręci, ale ładnie nam przesuwa czas piosenek. No więc jeszcze taka dodatkowa modyfikacja, laser zamontowany nowy, żeby już nie było problemów z czytaniem płyt. Dobra, zapytacie pewnie, jak ten laser tutaj wymienić? Banalnie proste. Odkręcacie cztery śruby amortyzatora. Tak, ja już je tu skręcam powoli, żeby ten film też nie trwał milion godzin. Jak odkręcicie wszystkie te cztery śruby, wypinacie tylko taśmę lasera, tak, wyciągacie pręcik, tu odblokowujecie zapadkę i bez problemu jesteście w stanie wyjąć ten laser, tak, wkładacie w odwrotnej kolejności. Tak, żeby wiadomo, zębatki pokryły się z zębatkami. No i tyle. I teraz daszek zamontujemy, przykręcimy z powrotem. I będzie. I teraz już możemy właściwie stestować, czy nam to działa. Ale testy odsłuchowe i próby dźwiękowe, nagrywanie, odtwarzanie będziemy robić jutro. Bo nie chcę już budzić ludzi w bloku. Jak widzicie, te lasery są tak tandetne, że z dnia na dzień potrafi przestać czytać. A tu macie, widzicie, 16 utworów w play. A i ładnie nam działa. Tak jak widzicie, ładnie nam tutaj czyta. Mam nadzieję, że będzie tak czytał już zawsze. Dobra, zobaczmy. Tak, przesuwa. Dobra, dalej, a zobaczmy którąś ścieżkę. Nie, no ładnie, ładnie, dobra. Pauza. Aha, pauzy tu nie ma, tu jest pauza. O. Stop, działa. Dobra, i cofamy. No słuchajcie, wyjąłem głośnik, bo chciałem sprawdzić, jak to działa. I patrzcie, już nie leci na przester. Macie pełny bas i pełny sopran. Jak słyszycie, gra.
obroty równiutkie. Dobra, w drugą. Też tłucza basem aż miło. Więc jutro zrobimy sobie teścik odsłuchowy ze dnia. No dobra, moi drodzy, to witam was dzisiaj, w dniu dzisiejszym, tak, będziemy sobie robić testy, nagrywanie i testy odsłuchowe. Jak widzicie, już wieżę postawiłem na kanapie, tak, bo no nie mam miejsca na biurku aż tyle. Podłączyłem głośniki, tak, o impedancji prawidłowej, tu mam taśmę, dzisiaj 74 minuty, gdzieś moja testowa taśma zginęła, muszę ją poszukać. Dobra. Okej, radio się włączyło. Tak, coś na początku tak cicho trzeszczało, ale teraz już się rozkręciło. Może włączą wszystkie moduły. Dobra. I teraz tak, przewiniemy sobie taśmę. Tak, i będziemy nagrywać. Płytę od razu sobie włożymy. Z jakimiś latynoskimi rytmami. Powiem wam tak. Będziemy tylko sprawdzać przegrywanie, nagrywanie, odtwarzanie, bo tu nie ma podwójnego deka, więc tylko sprawdzimy sobie, jak to będzie nagrywało z płyty, ewentualnie z radio. Dobra. Taśma przewinięta do początku, jak widać ładnie przewinął. Teraz tak, nawijamy. O, tak, rozbiegówkę. Wkładamy kasetę w tą, kierunek w prawo. Tak, i jedziemy. CD. Dobra, mamy, ustawiamy na pierwszą piosenkę i dajemy rekord. Play. Lecimy. Już nam nagrywa. Tak, nagramy sobie pierwszą ścieżkę, a zobaczcie, jak wszystko gra. Dobra, słuchajcie, idzie utwór do końca, tak. Trochę ściszyłem, żeby nie zagłuszać domowników, bo ta wieża potrafi dać, to prawda. Dobra, damy sobie stop, jak się skończy. Jak widzicie, ona ma synchroniczne nagrywanie, czyli jak wziąłem i wcisnąłem rekord, to od razu zaczęła nagrywać od pierwszej ścieżki. I teraz sobie włączymy radio. Tak. Nastroiłem już jakąś stację tutaj, chyba RMF-kę. I zobaczymy, jak będzie z radia nagrywało. Wreszcie i bez anteny, na żadnym kawałku jak na razie, bez drutu, bez niczego, ładnie łapie stację. Potencjometr, jak widzicie, ładnie reguluje. Czasami mi się zdarza wariować, ale to jest chyba kwestia wyeksploatowania. Ale działa. Tak, tu macie equalizer, tu basy. Muszę sobie poskręcać. Tu mamy soprany. Tak, dolby. I mamy equalizer jeszcze. Tak, to jak widzicie, pokazuje się jakby wskaźnik do sterowania, taki pseudo. Dobra, sprawdzamy, odtwarzamy taśmę. Zobaczymy, jak to nam działa. To było z płyty. Żeby nie było, płyta wyciągam, żebyście nie mówili, że ja to z płyty odtwarzam. Dolby można sobie też włączyć. No i bez dolby. Tak to odtwarza, tak minimalne jakieś wahania są, ale ja już przywykłem do tego, że
paski muszą się rozchodzić po prostu, zamienniki. Zobaczmy, słuchajcie, jak na autorewersie będzie działało. Przerzucę tą taśmę w drugą stronę. Tak na autorewersie, a teraz puszczamy jeszcze raz w tą stronę. A bardziej wyraźnie muszę głowicę wyczyścić. A to nagrane z radia. Myślę, że będzie git, jeszcze sobie sprawdzimy na innym sprzęcie. Czyściuteńko. Pauza chodzi. Patrzcie, nie chrypi. Wreszcie nie chrypi. Słuchajcie, żeby równo firma na firmę stestować, tak żeby nie było, że odtwarzam sobie na innym sprzęcie. To sprawdzimy sobie też na mojej iWie. Tak, na modelu bez autorewersu, ale równie dobry. Dobra, sprawdzimy, jak to nam zagra. Mam nadzieję, że mam tu dobrze. Tak to nam właśnie gra. To było nagrane z płyty. Jak widzicie, wychyły równiuteńkie. Ciut szybciej, ale to raczej kwestia moich pasków wieży. Jeszcze sobie sprawdzimy na innej. Bo ja dodałem zamiast płaskich pasków takie kwadratowe, tak jak w tej małej. Może być trochę różnica, ale odtwarza dobrze. Na tej z radia. O, tutaj się kończy. Tak. Teraz wchodzi to nagrywane z radia. Zaraz też ładnie. Jak widzicie, jedna iWa i druga iWa odtwarza dobrze. Na miarę iWy, o, ja bym to tak powiedział. Słuchajcie, myślę, że jeszcze ją będę tutaj, że tak powiem, maltretował przez parę dni przed wysyłką, ale myślę, że można sobie już tą wieżę spokojnie skręcić na śruby, tak, i sprawdzimy sobie, jak ona będzie już poskręcana. Chociaż nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo jak ja coś pochwalę, to zaraz się zrypię z moim życiem, więc na razie nic nie mówię. Tak, a
Najwyżej będę mówił już, jak będzie efekt finalny. Dobra, składamy, skręcamy na śruby. Tak. Wszystkie śruby przykręcamy tak, jak były. I za chwilę będziemy sobie ją jeszcze testować na kamerze, podsumujemy sobie. Dobra, słuchajcie, jeszcze zapomniałem o przykrywce do CD. Trzeba założyć od razu kapsel, tak? I możemy sobie powolutku podsumowywać nasz tok napraw. Powiem wam tak, mimo że jest to wieża po przeżyciach, to jednak bardzo przyjemny sprzęcik i bardzo przyjazny do naprawy. No, zresztą jak te wszystkie wieże jednobryłowe. Tak. Dobra, słuchajcie, weszło na miejsce, tak, bo to jest na takie zaczepki. Trzeba było to wcisnąć tak, żeby nie wyłamać, ale też, żeby to weszło na miejsce. Dobra, płytę od razu wsadzimy, weźmiemy tą samą, co przy testach. I zaczniemy sobie może od radyjka. Tak to gra. Dam na 14, na 13 będzie idealnie. O. Radio z RDS-em, jak się antenę wpięło z tyłu. Wyszukuję stację. Czy w którym być może nie było to najważniejsze? Stereo jest. Co się 92,8 łapie mimo szumów. Też łapie. O, mamy i to! Proszę bardzo. Wszystkie stacje UKF-u łapie, tu macie ten equalizer, jeszcze raz wam pokażę, pop, rock, dos i wyłączony, tak, i bez equalizera ona ładnie brzmi, tu macie basy, trzystopniowa regulacja, tu mamy BBE, czyli takie soprany i tu mamy dolby do magnetofonu. Tak, oczywiście strojenie w drugą stronę również działa. Ale zobaczymy, czy wysokie częstotliwości stroi. Coś tam łapie. Nastaj, proszę, tak po cichu pod biurkiem w pracy. Potencjometr, jak widzicie, działa. Tak. Dobra, kaseta, jak widzieliście przy nagrywaniu działa, tak, przewijanie działa, bardzo dobrze, zobaczcie, switche, mimo tego, że czasami zdarza im się zaświrować, to jednak chodzą, więc wymiana ich jest niepotrzebna jak na razie. Biedne moje serce płacze, biedna moja dusza. Odtwarzanie w jedną stronę. Dolby. Licznik chodzi, jak widzicie, licznik sobie można zerować. Pauza. I w drugą stronę. Ta strona trochę ciszej, ale to taśma tak nagrana. Tu możecie sobie ustawiać odtwarzanie, tak, czy w jednym kierunku, czy w oba. I w drugą. Licznik to szybko idzie, widzę. Dobra, stop. I teraz kompakt. Tak, oczywiście AUX też jest, ale AUX to działa raczej. Zobaczcie, CD na nowym laserze. Play. Trochę ściszę, bo z płyty zawsze głośniej. No, więc jak widzicie, naprawa chyba udana. Wieża jak nowa.
przesuwanie utworów. Weźmy sobie na przykład na 10. Działa. Pauza. Działa. No, więc jeśli się podobało, słuchajcie, to zostawiajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski i widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.